Siemanko, z tej strony Ters i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Także dziś przedstawię wam 5 ciekawostek o niepokonanym mistrzu Federacji UFC, Habibie Nurmagomedowie. Jeśli film wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę oraz subika na moim kanale. Numer 1. Habib słynie z tego, że lubi zejść w parter, więc nie dziwne, że do niego należy rekord największej ilości obaleń w jednej walce. Było to na gali UFC 160 w 2013 roku. Wtedy to Nurmagomedow obalił przeciwnika aż 21 razy. Numer 2. Myślicie, że nigdy nie przegrał? Jesteście w błędzie. Orzeł został pokonany co prawda nie w MMA, lecz w sambo. Wtedy to w wieku 16 lat walczył z Ibrahimem Magomedowym. W tej walce Rosjanin poległ. Co prawda nie w walce, jednak sędziowie zadecydowali, że jego rywal był lepszy. Numer 3. Kontuzje, mała aktywność oraz problemy ze zbijaniem wagi. To główne powody mniejszej sympatii wokół Habiba. Nurmagomedow nie walczył więcej niż 3 razy w jednym roku kalendarzowym od 2011 roku. Konieczność wyleczenia kontuzji kolana wykluczyła go natomiast z walk na aż 2 lata. Dodatkowo zbijanie przez niego wagi z normalnie wynoszącej około 190 funtów do 155 funtów niemal za każdym razem sprawia mu ogromny problem. Habib dwukrotnie już nie zmieścił się w limicie wagowym dywizji lekkiej, a problem z procesem cięcia wagi wykluczył go z main eventu marcowej gali UFC 209. Numer 4. Historia walk z Tonym Fergusonem. Jak na razie do tego pojedynku nie doszło, choć były już 4 podejścia, a pierwsze z nich miało miejsce 11 grudnia 2015 roku. Wtedy to z walki niestety musiał wycofać się Habib Nurmagomedow, który złamał żebro. Kolejne podejście miało miejsce na UFC on Fox 19 16 kwietnia 2016 roku. Wtedy to niestety Tony Ferguson z powodu problemów z płucami musiał się wycofać. Trzecie podejście miało miejsce na gali UFC 209 4 marca 2017 roku. Wtedy niestety Habib Nurmagomedow miał problemy ze zrzuceniem kilogramów przed ważeniem i trafił do szpitala. Przeprosił on swoich fanów krótkim oświadczeniem. Kimkolwiek jesteś i gdziekolwiek się znajdujesz, dostajesz tylko to, co da ci Bóg. Jestem wdzięczny za wszystko, co mi dał przed 28 rokiem życia. Otrzymałem dużo więcej niż prosiłem. Wiem, że wielu fanów czekało na tą walkę, a ja ich zawiodłem. Chciałbym przeprosić fanów UFC oraz mojego przeciwnika Tonego. Z moim zdrowiem teraz jest wszystko w porządku. Dzięki Bogu. Te trudności tylko czynią mnie silniejszym. Dziękuję wszystkim za wsparcie. No i na koniec sytuacja z tamtego roku, czyli gala UFC 223, 7 kwietnia 2018 rok. Wtedy to niestety Tony Ferguson zerwał więzadła w kolanie, a tutaj jego krótkie oświadczenie. Podczas gdy kończyłem moje medialne zobowiązania przed walką w piątek, miałem wypadek w studiu, po którym moje więzadła w kolanie zostały uszkodzone. Mój lekarz i lekarz UFC powiedzieli, że nie mogę walczyć i potrzebuję operacji. Więc zobaczę się ze specjalistą, który podejmie ostateczną decyzję, w jaki sposób mogę się wyleczyć, aby wrócić i obronić swój pas tak szybko, jak to tylko możliwe. Nawet jeśli nie obala i zadaje mniej ciosów, to i tak wygrywa. W swoich dotychczasowych walkach Nurmagomedow robił najwięcej szkód swoim oponentom w parterze. Tutaj też więc najwięcej punktował u sędziów. Tylko Brazylijczykowi Tibau udało się w walce z Orłem wybronić przed wszystkimi 13 próbami obaleń i pokonać go także w ilości wyprowadzonych ciosów. 46 po stronie Tibau do 33 po stronie Habiba. Działo się to w 2012 roku na gali UFC 148. Wynik walki można uznać za ciekawy, bo wszyscy trzej sędziowie punktowali 30 do 27 dla Nurmagomedowa. Dzięki wam za oglądanie tego filmiku. Widzimy się w kolejnych. Do zobaczenia. Cześć.